tego człowiek nie robi dla tych gratów. Stoją sobie Francuzy. Drabina tutaj, Vespa Piaggio. Chronione, jak widzicie, ręcznikami. Całkiem dobrze wyglądają. 204. Fajne te dziobki mają. Naprawdę. Cabrio. Właściciel tutaj z tyłu, za bramą, zgodził się. Pięknie wyglądają. Widok na tej ulicy cudowny. Wnętrze, no te samochody chyba jeżdżą normalnie, na to wychodzi. Jakieś to prace blacharskie były, niejedne pewnie. Nie najwyższych lotów, niestety. Ale i tak. No widok po prostu przecudny dla oka. Głośniki, czapki. Wszystkie detale są na miejscu. Coś było do dachu przyczepiane, pewnie jakiś bagażnik kiedyś. I tak sobie oto stoją w Makarskiej dwa Peugeoty. Ruszamy zaraz. Jesteśmy w drodze już do Polski. Takich samochodów stoi tutaj zaparkowanych, jak już wam zresztą nieraz mówiłem, sporo. Wiecie o tym w sumie. Teraz po drodze też będzie kilka, bo już je uchwyciłem w drodze, jak tutaj, jak wjeżdżaliśmy. Kłopotliwe bywa zatrzymanie, ale czego się nie robi dla tych gratów. Prawda?